Moje serduszko opatruje wasze serduszka i zapraszam na uzupełnienie filmu Above Majestic. Obiecałem na czacie na żywo, że oglądnę w końcu ten film. Wiem, dlaczego tak długo mi schodziło z tym filmem, dlaczego po prostu nie chciałem go oglądać. Jest tam mnóstwo przekazów podprogowych, mnóstwo nieścisłości, natomiast końcówka filmu no, rekompensuje wszystko, więc jest tam rada dla ludzkości, to co powinniśmy zrobić. Natomiast w międzyczasie, przez prawie 2 godziny, jesteśmy karmieni różnymi niesympatycznymi informacjami, które no, dość mocno wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości. Jest też umniejszanie ludzi na samym początku filmu. Dobrze, że na końcu mówią o naszej wielkości, więc ja oglądałem ten film tak, że po prostu zatrzymywałem go sobie i notowałem przy pewnych minutach, fragmentach filmów to, co jest inne, jeżeli chodzi o moją wiedzę. Wyłapywałem pewne przekazy podprogowe, tak aby pokazać wam nieścisłości, to, że ten film jest trochę inaczej jakby zmontowany niż myślałem i wiele osób może poczuć się po tym filmie niesympatycznie. Wiele osób może uwierzyć, że po prostu zło rządzi na świecie, uwierzyć w to, że jesteśmy jakimiś niewolnikami, bateriami i tak dalej. Dlatego postaram się to wszystko pięknie wyjaśnić, ponieważ nie mogę tego filmu wkleić na swój kanał, ponieważ są prawa autorskie, to jeżeli ktoś będzie oglądał ten film, to niech sobie po prostu zanotuje te moje uwagi. Ja odczytam te moje kochane uwagi, dopełnienia, które otrzymałem. Myślę, że one rozjaśnią wszystko. Będzie tutaj dużo informacji na temat UFO, na temat Księżyca, II wojny światowej, potwierdzenie tej, jak to niektórzy mówią, tezy, prawdopodobieństwa, teorii, że tak mogło być. I dla mnie to jest prawda, rzeczywistość. I tutaj znowu będziemy mieli potwierdzenie tej rzeczywistości, bo ten film bardzo mocno potwierdza to, co robili Niemcy w czasie II wojny światowej. Też sobie zaprzecza w tych wiadomościach, więc wyłapałem te zaprzeczenia, abyście mogli sobie to wszystko porównać. Przejdę do odczytania tych wiadomości, natomiast zanim przejdę do filmu, kochani, jeżeli chodzi o warsztaty rozwoju duchowego w Poznaniu, które odbędą się w lipcu, to będą to warsztaty ostatnie, następne będą dopiero za 2 miesiące, dlatego że w sierpniu i wrześniu nie będzie tam warsztatów, więc jeżeli ktoś chce skorzystać, niech do mnie napisze. Jeżeli ktoś planował sierpień lub wrzesień, to kochani, nie będzie tych warsztatów w Poznaniu w sierpniu i wrześniu, bo w sierpniu będę w Gdańsku, a we wrześniu są te warsztaty fantomowe we Wrocławiu. Tak więc zapraszam wszystkich chętnych na lipiec, na lipcowe warsztaty tutaj w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie. Są jeszcze wolne miejsca, czasami już zapisuję na miejsca rezerwowe, ale często te miejsca rezerwowe potem się spełniają dla wielu ludzi. Także zgłoszenia jeszcze przyjmuję. Te warsztaty, jeżeli chodzi o operacje fantomowe we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie za tak olbrzymie zainteresowanie, za taką ilość zgłoszeń. Kochani, ta sala będzie duża jednak, dlatego że was jest dużo i chciałbym, żebyście po prostu wykorzystali ten czas dla siebie, więc będzie tam na tej sali bardzo dużo osób. Jeżeli ktoś otrzyma po prostu numerek setny czy ponad 100, to niech się nie zdziwi. Po prostu sala może pomieścić w układzie totalnym trochę więcej osób i będę chciał przekazać tą wiedzę i tą praktykę zrobić właśnie na tej sali. Tak więc cieszę się, że jest was tak dużo i bardzo się cieszę też, że prosicie mnie o to, żeby one były taką częścią naszych spotkań. Ja oczywiście postaram się to zrealizować. Po debiucie po prostu zobaczę, jak to wypadło, jakie są opinie też ludzi i zobaczymy, jak możemy później to umieścić w innych miastach. Wiem, że mnie prosicie o to nie tylko w miastach, ale też w krajach innych. Wiem, że mnie to prosicie, więc najpierw debiut, potem działanie. Teraz przejdę do filmu i do odczytania pewnych wiadomości. Myślę, że będą one bardzo ciekawe. Film zaczyna się od takich słów. Brama od inteligentnej energii do nieskończonej inteligencji otwiera się niezależnie od okoliczności, gdy wybije godzina. Niech prawda chroni mnie wszędzie. Prawo jedności. Początek piękny, ale za chwilę już nie jest tak kolorowo. Pierwsza minuta filmu, to jest dokładnie minuta 30, początek filmu i słowa. Będziesz zmuszony do czynienia zła bez względu na to, gdzie pójdziesz. No, oczywiście, po prostu kiedy to usłyszałem, już wiem dlaczego.
Nie oglądałem tego filmu. Oczywiście jest to dla nas bzdura, dlatego że nikt nas nie zmusza, bo mamy wolną wolę, a także sumienie, które pomaga nam zawsze, kiedy chcemy dokonać tak zwanego zła. Więc jesteśmy wręcz do tego zniechęcani, a nie zmuszani. Każdy otrzymuje konsekwencje swoich czynów. Natomiast kolejna tam część tego filmu, pogwałcenie tożsamości to nie klątwa, ale zmierzenie się z samym sobą. Sprawdzenie naszego rozwoju, czy zachowamy spokój i harmonię, czy włączymy własny cień, na przykład z nienawiścią, złością. Ale właśnie po to jest sumienie, abyśmy nie musieli odbywać takich konsekwencji. Czyli jesteśmy ochraniani przed tak zwanym wyborem zła. Jednak czyny takie jak morderstwo to częsta forma nauki wybaczania. I tutaj nikt nas nie zmusza, lecz wybieramy to przed zejściem na tą planetę. Dobro się broni, nie atakuje, nie walczy, jednak rozumie drogi tych, co walczą z własnym cieniem. Ktoś, kto będzie oglądał ten film, kiedy właśnie sobie zatrzyma na minutę 30, przeczyta to, co tam się stało, bo co zostało powiedziane, no to uzupełnienie wyjaśni mu dokładnie, o co tam chodzi. Jest w tym filmie dużo sprzeczności i dużo podprogowych przekazów, które mogą zaburzać nas samych. Trzecia minuta, umniejszenie nas. Słowa, dla małych stworzeń, takich jak my, ogrom jest znośny tylko dzięki miłości. Dla małych stworzeń, takich jak my. Czy istota, która potrafi kochać, jest małym stworzeniem? I skoro wiemy, że każdy otrzymuje to, co potrafi unieść, to skoro jesteśmy na tej planecie, to jak możemy być małymi stworzeniami, które nie dają rady, skoro nikt nas tutaj nie zmusza do zejścia? Będę zadawał takie pytania, aby porozbijać te schematy, to, co tam zostało podpogowo przekazane. Dobrze, że ten tekst o umniejszaniu nas, który idzie przez ten film prawie przez 2 godziny, kończy się później, na końcu tego filmu, gdzie wreszcie autorzy dostrzegają naszą wielkość, choć nie dokładnie w świecie ducha, bardziej w świecie materii. Teraz przejdę dalej. 10 minuta i 35 sekunda. Broń nuklearna. To jedyny sposób na zakończenie II wojny światowej, a wcześniej jest prawda o tym, że wszystkie planety są ze sobą połączone i fala idzie w kosmos tego, co robimy. Tutaj jest pokazanie właśnie, że oni uważają, że broń nuklearna to była jedyna broń, która miała zakończyć II wojnę światową. A wcześniej pokazują do 10 minuty, jak planety są połączone, to wszystko płynie. To, co robimy u nas, przechodzi dalej. To, co mówiłem w swoich filmach. Mój film o II wojnie światowej pokazał, że tam używano broni, która niszczyła, paliła na proch, aby istoty pozaziemskie nie tworzyły biorobotów czy hybryd. Stąd ostateczny pokaz, że mamy broń, która była użyta przez wiele istot pozaziemskich już wcześniej na Ziemi, tam też jest wzmianka o Indiach, o czym jest mowa w tym filmie, aby powstrzymać ich zapędy do rządzenia tą planetą, ale też aby zrozumieli, że każdy najazd na tą planetę może spowodować, że ta broń może zostać użyta przeciwko nim. 12 minuta tego filmu i mówi się o unieszkodliwieniu wszystkich wyrzutni nuklearnych na Ziemi. Ale wiemy, że próby jądrowe trwały później i pociski latały nad naszymi głowami, ostatnio koreańskie. Czyli ktoś pilotuje nasz rozwój w tej dziedzinie i czasami pozwala zrobić przelot, tak aby inne państwo zaczęło inaczej postrzegać dane państwo. Ale nikt nie pozwoli zniszczyć tej planety, bo nie jesteśmy sami. Dlatego bajki o III wojnie światowej wypuszczane są po to, aby straszyć ludzi, którzy wierzą w zniszczenie, zamiast uduchowienie Złoty Wiek. Tworząc tym samym energię strachu dla istot, które się nią karmią. Cały proces nuklearny jest dokładnie pod kontrolą nie tylko ludzi i wojska czy rządów, ale istot, które mają wyższą świadomość i wiedzą, czym są planety. Dlatego jest tam mowa w tym filmie o UFO, które niszczy wyrzutnie rakiet, wyłącza te silosy, roztapia głowice. 15 minuta, 9 sekunda. W filmie oglądacie znaki, które tworzą istoty pozaziemskie na Ziemi. Istoty pozaziemskie, które tworzą znaki na Ziemi, pokazują nam, że upewniają się, że pozostaniemy na dobrej drodze do tej pozytywnej przyszłości, która została nam obiecana w ponad 35 różnych
starożytnych kulturach na całym świecie. To tekst z filmu i dokładnie tak jest. Dlatego wszyscy, którzy niszczą swoje umysły i swoje ciała poprzez wiarę w to, że ktoś nas zdepopuluje, zniszczy, zabierze nam kraj, zaczipuje i tak dalej, oderwali się od prawdy, a kłamstwo i strach zamienili w zniszczenie siebie. I ich życie będzie prowadzić ich do błędu, samobójstw, do tworzenia czynów zemsty na wyimaginowanych wrogach, tym samym niszcząc ciągle siebie. Kłamstwo nie daje pięknego życia, ale niszczy życie. Prawda wyzwala i skoro mamy w sobie moc kosmosu, czyli myśl i miłość, to ona zmieni ten świat. Sprawdza się przepowiednia, że ludzkość będzie w złotym wieku, a drzwi do tego wieku właśnie się otworzyły. I sami jesteśmy przepustką do tych drzwi. To, co czynimy, w co wierzymy, tworzy przepustkę, aby być w złotym wieku razem z innymi ludźmi. Czy tam jest miejsce dla ludzi, którzy niszczą samych siebie, nienawidzą innych, kłamią i walczą z innymi tylko dlatego, że ktoś im wmówił, że zło jest mocniejsze od światła i sami stali się tym samym narzędziem w rękach tych, których karmią i którzy karmią się nienawiścią. Nie ma tam miejsca dla takich osób, dlatego widzimy segregację ludzi na ziemi i wyjście prawdy na wszystkich płaszczyznach naszej egzystencji i w świecie ducha i materii, religii i nauki, moralności, tradycji, historii i wierzeń. Chcę pokazać, kochani, że każdy z nas może uwierzyć w różne rzeczy, a w tym filmie podana jest i prawda, i przekłamania. I od nas zależy, czy będziemy wierzyć, że to zło rządzi naszej ziemi, a my jesteśmy tak słabi, że nie damy temu radę, że jesteśmy niewolnikami, czy zrozumiemy istotę projektu pokój i tego, co się dzieje w ogóle na ziemi. Przejdę dalej. 20 minuta i 34 sekunda. Mowa jest o medium Maria Orsic, która przekazywała Niemcom wiadomości od istot pozaziemskich. Moja wiedza polega na tym, że tutaj, kiedy spojrzałem na tą panią, to powiem tak, obojętnie jak nazywała się ta pani, nie była człowiekiem. Ale o tym mówiłem na czacie na żywo, o historii II wojny światowej. Strefa 51 to strefa jedna z kilku, gdzie nadal tworzy się proces obronny i badawczy, ale też są tam istoty, którym nie podoba się to, że przegrali w wojnie. Więc jest to coś na kształt księżyca, z tym, że wiele musi nauczyć się współpracy. Tak jak księżyc jest bazą kosmiczną, o czym będzie w tym filmie i w dalszej części tego filmu. Tak samo o strefie 51 i pozostałe strefy. Phil Schneider w tym filmie mówi o 131 strefach, a kiedy zaczyna je wymieniać, wymienia tylko kilka. Liczby mają nas przestraszyć. Podawane przez tak zwanych zaprogramowanych pewnych ludzi mają wzbudzać w nas strach i lęk i po to poczucie bezsilności. Mowa jest o tym, jak postrzegane jest tajne stowarzyszenie niemieckie i że zależało im na promocji siebie. Nie rozumieją, że Adolf walczył z tymi, którzy mieli nas znów sprowadzić do roli niewolnika, tak aby nie musieli się ukrywać przed nami. Mówiłem o tym na czacie i tutaj będzie też dopełnienie tego. Widać, że myślenie o tym, że Niemcy mogli czynić coś dobrego dla ludzi, nie mieści się w głowach nakarmionych strukturą złe czyny to musi być zło, dobre czyny to musi być dobro, tylko jak wytłumaczyć odrobienie wartości wybaczania mordercy swojego dziecka? Właśnie widzę, że ten film był kręcony ci dobrzy, ci źli, dwie strony medalu. Ale mało jest tam w ogóle edukacji ducha. Na końcu słowa mówią o miłości, o wielkości, o duchu, ale tak naprawdę przez cały ten film mówi się o technologii i o wydarzeniach. Jeżeli Adolf był zły i to, co robił, było złe, to czy morderca naszego dziecka, który uczy nas wybaczenia, jest zły? No właśnie, na tym polega paradoks myślenia dwubiegunowego, że rzeczywistość pokaże nam, że odebramy wartości, świat ducha zupełnie inaczej postrzega tak zwane zło i dobro. W tym filmie tego nie ma. Tu nawet będą absurdy, które będą próbowały udowodnić dobrych Amerykanów, a złych Niemców. Ale prawda jest zupełnie inna i sami pogubili się w tym filmie, w tym
w tych faktach. Dlatego wiadomości w tym filmie idą bardzo często przez pryzmat rozumów. Dobry, zły. Niemiec robił to, Adolf robił to, to musi być zły. Amerykanie, Rosjanie, powiedzmy, go pokonali, to muszą być dobrzy. Nie ma tutaj wiedzy z poziomu właśnie odrobienia wartości wybaczenia. Czyli musi powstać ktoś, kto coś zatrzyma i jeżeli ludzkość nie ma pojęcia o historii istot pozaziemskich, no to trudno jej ocenić te wydarzenia z innej perspektywy. Ale właśnie te wiadomości idą przez schemat ograniczonej wiedzy o II wojnie światowej, ale potwierdzają, że mieli statki antygrawitacyjne. Kolejna wiadomość to to, że Niemcy na Antarktydzie szukali czegoś w ciemno. Więc zadaję pytanie, kto szuka na Antarktydzie w ciemno jakiejś rzeczy? Kto będzie chodził po lodzie, wiercił i szukał tam czego? UFO? Złóż? W takich temperaturach? Ktoś musiał ich zaprosić i wskazać Niemcom drogę do świata na Antarktydzie. Dać im klucz do wymiarowości i wiedzy. Dlaczego daje się komuś, kto ma wywołać taką wojnę, taką wiedzę i technologię? Z kim on będzie walczył, skoro jeden statek kosmiczny może zniszczyć cały kraj i wszystkich ludzi? Właśnie po to zostali zaproszeni, aby dowiedzieć się, z kim będą walczyć, jaką broń muszą posiadać, a do tego wielu z nich podarowało swoje ciała dla istot pozaziemskich, aby ci mogli obserwować proces wojny na Ziemi i uczyć się, jak rozpoznać ciała zmiennokształtnych istot. Tu dokładnie pokazane jest, że Niemcy na Antarktydzie połączyli się z istotami, otrzymali od nich technologię, która mogła by zamknąć losy wojny w kilka dni. A mimo to ta wojna trwała. Mało tego. Tak zwane zadawanie bólu i tortur, które trwały nawet po tym, jak ktoś się wcześniej już przyznał do tego, co chcieli usłyszeć. Przecież jeżeli ktoś się przyznaje, to nie ma sensu zadawać mu dalej ból. A mimo to trwały tortury. Dlaczego tak się dzieje? Bo skoro zmiennokształtna istota przybrała formę ludzką, to uważano, że zadając jej niewyobrażalny dla niej ból, bo w swojej formie i ciele była podporządkowana systemowi, a tutaj spotkała się z takim poniżeniem, Niemcy uznali, że poprzez ten ból i poniżenie oni zmienią się z powrotem w swoje ciało, a osłabieni będą mówić, jak ich rozpoznać i jak to działa. Stąd absurdalne torturowanie i męczenie, aby zmusić ich do przemiany i móc wtedy z nimi walczyć i dostosować broń, zmienić wibracje, które zmuszą ich do tej zmiany. Zbadanie ich wytrzymałości było podstawą do odpowiedzi, jak ich odróżnić od ludzi. Zmiennokształtni nie tylko zmieniali się, jeżeli chodzi o po prostu tą planetę, w ludzi, ale również w istoty szare i w inne istoty, które mieszkają na Ziemi. Dlatego wiele istot potrzebowało znaleźć odpowiedź, jak ich odróżnić. W tym filmie będzie jeszcze wspomnienie na ten temat. Dlatego jeżeli ktoś patrzy na pryzmat Adolfa jako tego złego, który dokonał takich rzeczy, tutaj się mówi, że on współpracował z reptylianami i Draco, i tą tezę też obalę, bo jeżeli zmiennokształtni daliby mu cokolwiek, to miał taką broń, że mógł rozstrzygnąć losy wojny całego świata w sekundę, a oni by wyszli. A jakoś się tak nie stało. Czyli coś tutaj pomieszano. I na ten temat też odpowiem. 22 minuta, 40 sekunda. Mówi się o tym, oczywiście w filmie, że Niemcy zbudowali bazy na Antarktydzie, a potem je przekazali USA. Więc jak to jest, że zbudowali coś, co nie mieści się ludziom w głowach i przegrali wojnę? Mając taką technologię i móc zdominować cały świat, oni niby się dzielą z tą technologią z USA? Pomawia się nam zapędy Adolfa i Niemiec do panowania nad światem. A tutaj pokazuje nam się technologia, która przewyższa pozostałych uczestników tej wojny, przegraną wojnę. Gdzie tutaj logika w postępowaniu?
mają cel, mogą go zrealizować, a mimo to nie dochodzi do tego. Tworzą bazy w miejscu, gdzie i Amerykanie, i Rosjanie nie mieli nic do powiedzenia. I przekazują te bazy później USA. Doprowadzają do jeszcze jednej rzeczy, o czym za chwilę. Niemcy czyniły coś, co wykracza poza ludzki schemat pojmowania historii. A do tego doprowadzono, że Antarktyda będzie obszarem tylko pokojowych działań. Zmusili wszystkie kraje do podpisania traktatu. Czyli mamy niby nazistów, którzy dążyli do zniszczenia całej ludzkości, a tworzą bazy i zmuszają wszystkich do podpisania traktatu pokojowego w miejscu, gdzie mają bazy z UFO. Gdzie tutaj rola złego nazisty? Coś tutaj kompletnie nie pasuje do siebie, więc wyjaśnię. Technologia została podarowana USA i Rosji, ale tak, aby nie czyniły wojny, lecz utrzymywały tych pod ziemią w ryzach, karmiąc ich tym, co potrzebują, aby znów nie chcieli wyjść na zewnątrz. Nie mieli odpowiedzi o zmiennokształtnych, więc przygotowują się do tej zmiany, jaką teraz widzimy, ale bez wojny. Po prostu odbierając im możliwość wyjścia i oddychania na planecie. Stąd widzimy pobudkę świadomości i lekcję pokory dla nich. Kolejna przegrana wojna, jedność krajów w obszarach baz na Antarktydzie, mniejsza populacja ludzi, bo wojna, wiadomo, zmniejszyła ilość ludzi, przez których można uzyskać podczepienia i połączenia z naszym światem i praca istot pozytywnych, aby pilnować korporacje wojenne z bronią nuklearną. Chyba obraz Niemców wygląda inaczej niż nam powiedziano, ale nie wszyscy zrozumieją historię ludzkości pisaną wspólną ręką istot pozaziemskich i ludzi. Jest tam powiedziane o ciemnych programach, jakie trwają na Antarktydzie. Tylko że te programy ratują planety, tworzą połączenia ludzkiego DNA i ras obcych, które pomogły nam w wojnie. Podarowujemy im pierwiastek boski, jaki mamy w sobie, uwalniając ich z poczucia biorobotów, niewolników. Wiele z tych ras ma problem z rozmnażaniem się, bo ich twórcy zapisali w ich DNA kod o przydatności. Co to oznacza? Że ta rasa będzie rozpadać się poza swoim układem słonecznym, planetarnym albo polem działania. Znamy to w swoim DNA. Kiedy latamy w kosmosie i nasze ciała nie są do tego zrobione, przypisane, czyli po prostu się rozpadają. Tak samo zrobiono niektórym cywilizacjom, żeby nie zasiedlali kosmosu i planet i nie przekazywali swojej historii, wydarzeń na temat niektórych ras. W tym momencie ci twórcy ograniczyli im możliwość rozmnażania się. Stąd próba połączenia ich DNA z naszym, otwarcia raczej bramy do stworzenia nowej cywilizacji, aby mogli przetrwać i nieść swoją świadomość w kosmosie. Do tego nauka tego, co zwiemy duszą, czyli bezpośrednie połączenie ze Stwórcą. Tak jak ludzie i obcy chcieli wiedzieć, jak odróżnić zmiennokształtnych od ludzi, tak kosmici chcą wiedzieć, skąd u nas tak piękna boska energia i jak ją przenieść do ich ciał. Szkoda, że myślą schematycznie i uczą się od nas, że mają ją, tylko muszą wybaczyć sobie swoje pochodzenie, zrozumieć je i odrobić lekcję, zrozumienie świata ducha. Kiedy my po drugiej stronie spotykamy Boga, mówię o sytuacji, kiedy jesteśmy już po tak zwanej śmierci ciała fizycznego, a oni przenoszą świadomość z ciała do ciała bez tej przyjemności, bezpośredniego spotkania Boga, to szukają, jak tego dokonać i stąd wiele projektów, które odbywają się w połączeniu z istotami pozaziemskimi. My mamy tą przyjemność, że po śmierci mamy tak zwany raj. Spotykamy Boga bezpośrednio, wraca nam się pamięć życia wiecznego, bawimy się Jego oddechem, jesteśmy Jego miłością. Oni nie mają tej przyjemności. Oni zostawiają jedno ciało, wchodzą w drugie ciało. Ciała tworzone są sztucznie. Tworzy się materię, przygotowuje się ich do bycia nieśmiertelną istotą. I teraz, kiedy ich tak zwani twórcy założyli im te kody ograniczające w ich DNA, kiedy tych ciał jest coraz mniej, to oni szukają istot, które pomogą im przetrwać. Jakie jest nasze postrzeganie rzeczywistości, które będzie też w tym filmie?
Jeżeli widzimy, że jakiś człowiek leży w jakiejś kapsule i ma podłączone jakieś rurki, a do tej kapsuły podłączona jest istota pozaziemska, coś tam się odbywa, to już na pewno nas krzywdzą. Już coś robią złego temu człowiekowi. Zamiast zrozumieć, że ten pierwiastek boski, który nosimy w sobie, sami podarowaliśmy Wszechświatowi, aby uratować wiele cywilizacji. To jest wielkość naszej cywilizacji. Przepraszam za słowo wielkość, ale tak jesteśmy postrzegani przez wiele, wiele innych cywilizacji. I Adolf, Niemcy wiedzieli o tym. Dlatego, kiedy zakończyli pewien proces w wojnie, kiedy te bazy oddali reszcie społeczeństwa, to w tym momencie uczestniczyli w tym projekcie odbudowy tych cywilizacji i ras. Minuta 27 i 40 sekunda. Usłyszycie w tym filmie, że każda książka w szkołach i na tej planecie jest dezinformacją. Kiedy to usłyszałem, spojrzałem sobie na książki o rozwoju duchowym. Pomijałem książki o historii, gdzie nie ma mowy o istotach pozaziemskich, więc kompletna dezinformacja. Książki o II wojnie światowej, no widzimy. Jeżeli nie jest uwzględnione istoty pozaziemskie, UFO, którym Niemcy dysponowali, kompletna dezinformacja. Ale weźmy na książki o rozwoju duchowym. Tak samo jak w tym filmie podaje się prawdę, ale już widzicie, że jest tutaj umniejszanie ludzi i wiele rzeczy, które pokazuje, że ktoś jest potężny, a my słabi. Tak samo w książkach o rozwoju duchowym nagle czytasz i myślisz, to jest ta prawda. A potem podaje ci się na przykład coś takiego. Nad umysłem się nie panuje. Podświadomość nie czyta słowa nie. Nie wolno prosić istoty o pomoc, bo to cię osłabia. Zawsze nad tobą jest ktoś, kto cię kontroluje, więc nie masz wolnej woli. I tak dalej, i tak dalej. Tych programów zawartych w tych książkach o rozwoju duchowym jest bardzo dużo. Nagle w tych książkach jest przemycana dezinformacja, która stopuje nas zamiast rozwijać. Ale są książki wydawane przez samych autorów, które nie trafiają do redaktorów i wydawnictw. Ale oni sami je publikują. I w nich jest światopogląd autora. I tam możemy spotkać niezanieczyszczoną prawdę, więc słowo wszystkie książki stanowią dezinformację nie jest prawdziwe, ale działa na wyobraźnię, czyli odcina was od książek. Automatycznie nie przeczytacie też tych, które mówią prawdę. Taką wielką współczesną książką, którą mamy przed oczami, jest internet. Dlatego internet to taka wielka księga, w której ktoś pokaże prawdę, a potem oni zmuszą go, aby przestał mówić, muszą ją znegować, zakrzyczeć, wycofać, ale prawda już oświetliła umysł ludzi, którzy ją poznali i przekazują dalej. I to się nazywa uwolnienie świadomości, które prowadzi nas do Złotego Wieku. Bo prawda nie czyni niejasnej sytuacji, niedomówień. Staje się językiem serca i uczuć. I stąd tak kłamstwami chcą ją przykryć. Dlatego pokazuje się nam, że internet stał się taką wielką encyklopedią wiedzy. I tam każdy z nas może wnieść swój światopogląd. I poprzez swój rozwój duchowy, poprzez zmianę, ten światopogląd nabiera wartości, wiarygodności lub traci. Wszystko zależy od tego, czy człowiek rozumie, czym jest światło, czym jest mrok i w jakiej pozycji obserwuje świat. Dalej w tym filmie jest mowa, że rasa Draco Reptilians od 6000 lat przejęła kontrolę nad ludźmi oczywiście, nad światem. Tylko, że jak wiecie, oni sami są pod kontrolą tych, których ja nazywam albinosami, o których mówiłem w innych filmach. Są wykonawcami ich zabawy. Sami uważają się za tych lepszych, bo skoro służą takim potężnym istotom, jak tak zwane albinosy, to mają ochronę. Jednak jedni i drudzy są na planecie, gdzie mierzą się z miłością, duszą, energią boską w wielu istotach. I dlatego próbując oszukać nasze rozumy, bo ten nie odróżnia kłamstwa od prawdy, dlatego sami używamy kłamstwa i sami zostajemy kłamani. Chcą, aby rozum odciął duszę i pierwiastek boski w nas i udaje im się to zrobić u ludzi, którzy kłamstwo religii o jednym życiu, o tym, że UFO nie istnieje, że jesteśmy sami,
ale też u tych, że oni nas zniszczą, zdepopulują, że nie ma przyszłości dla ludzi, że jesteśmy słabi, jesteśmy ich bateriami, tworzą z nas narkotyki dla siebie i tak dalej. Wierząc w kłamstwo, nie rozwijasz się, a niszczysz w sobie ten pierwiastek boski, bo w nim jest prawda i ona go rozwija. Kłamstwo niszczy umysł i ciało, a mimo to ludzie powielają je, nie zważając na to, że ich umysły przegrzewają się, że popadają w obłęd, depresję, popełniają samobójstwa i tak dalej. Ciała chorują, krzycząc do nas, do ludzi, zmień swoje myślenie, bo zabijesz nas, czyli siebie i narządy w twoim ciele. A mimo to ludzie nie zmieniają, wolą siedzieć w kłamstwie. Dlatego teraz, dla tych, którzy potrafią zrozumieć zmianę na ziemi i spojrzeć na globus, a nie na jedną książkę, czy jedną religię, czy jedną naukę, prawda idzie zewsząd, z filmów, z internetu, z książek. Tracą kontrolę nad tym, co zostało dopuszczone, aby drzwi do złotego wieku były otwarte i przeszło przez nie jak najwięcej istot. Oczywiście tracą kontrolę osoby, istoty zwane drako, albinosy i inne istoty, które ubrały się w podróż negatywną. Pokazuje nam się, że pewne sympatyczne wydarzenia, które nazywamy wojną, działania Adolfa, mogły prowadzić do czegoś zupełnie innego i powstrzymały pewną drogę. Potem mówi się nam o tym, że naukowcy niemieccy przejęli władzę wszędzie. Znów, nie do końca jest to prawda. 34. minuta. Mowa o łodziach podwodnych, które latały w kosmosie. Mając statki UFO, po co latać czymś, co nie jest do tego stworzone? Proste pytanie. Mówi się o eksperymencie, który został przeprowadzony. I tutaj moja podpowiedź. Został przeprowadzony eksperyment, czy to zadziała, czyli czy napęd antygrawitacyjny podniesie statek. I oczywiście, że tak się stało. Ale jest różnica między łodzią podwodną i samolotem. Że do przestrzeni dostosowuje się materia, w której będzie się poruszać. I tutaj ja nie widziałem prawdy o tym, że łodzie podwodne latały w kosmosie, ale widziałem, że statki cygara, coś na kształt łodzi podwodnej, były tworzone, były im podarowane Niemcom. Były to statki transportowe, które za chwilę w tym filmie została ta wiadomość potwierdzona. Więc mieli oni te statki i inaczej budowali je do podróży międzygwiezdnych, a inaczej do pływania pod wodą. 36 minuta i 25 sekunda. Widać, pan, który o tym opowiada, nie odrobił lekcji, mimo że miał dostęp do niemieckiej wiadomości. Nie z obcej galaktyki otrzymali Niemcy technologię, ale od istot szarych, które mieszkają na Antarktydzie wewnątrz Ziemi. Oczywiście one pochodzą z kosmosu, ale tutaj przedstawiły się Niemcom, że są tu razem z wami. Te same istoty pogoniły USA z Antarktydy po wojnie, wiedząc, komu USA służą. Więc mówiąc, że dostali od Draco, myli się ten pan i podlega programowi, że oni musieli być źli, czyli Niemcy, i nie mogli coś dobrego w ten sposób robić dla świata. Powielając schemat, że USA nie służą Draco, a wcześniej w filmie mamy, że Niemcy podarowują USA technologię w bazach na Antarktydzie i doprowadzają do pokoju na Antarktydzie. Więc kompletnie coś tutaj się nie zgadza. Ktoś próbuje wybielić stary układ w USA, wmawiając nam, że Niemcy są tacy i owacy, a później widzimy, że to, co zostało stworzone po II wojnie światowej, no inaczej działa, niż nam się wmawia. 36 minuta i 33 sekunda. Mówi się o dwóch misjach, jakie Niemcy mieli niby od Draco zrobić na Ziemi. Pierwsza, aby usunąć wszystkich ludzi, których Niemcy niby nie chcieli mieć u siebie i na planecie. Jak się ma to do tego, że mając tak zaawansowaną technologię, o której wcześniej mówił ten pan, nie zrobili tego w kilka minut? I skupili się, jak wiemy, na rasie żydowskiej, których Bogiem jest właśnie Gad Jahwe. Znowu fakty przeczą temu, co mówią w tym filmie. Druga misja to tworzenie niewolników w fabrykach. I skoro ma się technologię, która przenosi statki w kosmos, to i może porwać w jedną sekundę wszystkich ludzi do statków, kiedy odetnie im się grawitację, co widzimy na filmach,
kiedy promień ze statku UFO wznosi do góry człowieka lub zwierzę, więc mogli znów tego dokonać sekundy na całym świecie. A mimo tego tak się nie stało. Mało tego, jest tam powiedziane, że oni właśnie mieli porywać ludzi i zrobić z ludźmi niewolników, aby tworzyć fabryki statków UFO dla Draco. No to aż trudno skomentować, ale dobrze. Ale skoro bunt przeciwko Draco i innymi istotami wybuchł już kilkanaście razy na Ziemi, kiedy ludzie widzieli ich osobiście na Ziemi, to znów powielaliby ten sam schemat, czyli znów tworzymy niewolników we własnych fabrykach, żeby oni tworzyli nasze statki, mając technologię drukarek 3D, 4D i tak dalej, aby co? Aby znowu nam się zbuntowali, bo będą nas widzieli? Niestety cały czas przez ten film widać te dwie strony medalu. Zadawanie pytań to rozbijanie schematów i kłamstw. I tutaj kompletnie się to nie trzyma. Niemcy mają takie założenia, o których mówi ten pan. On niby był szpiegiem i on wiedział o tych założeniach. I chce nam udowodnić, że pracowali dla Draco. I widać po komentarzach na mojej stronie, że faktycznie wiele ludzi w to wierzy. Agenci USA byli informowani już przez Draco o tym, co mają mówić swoim dowódcom, zabezpieczając się przed przegraną wojną, aby po wojnie Niemcy stały się wrogiem świata numer jeden. Tym samym, tworząc nienawiść do nich, oni będą mieli znów energię do istnienia pod ziemią. Widać schemat, że USA i Rosja wygrały wojnę, to oni muszą być dobrzy, a Niemcy pozostają złe, ale fakty wcześniej z tego filmu temu przeczą. Czyli Draco, informując tak zwanych agentów USA, którzy byli w Niemczech, którym pokazano wszystkie statki kosmiczne, pochwalono się tą technologią, informują swoich przełożonych, że będzie tutaj wojna i w tej wojnie nie mamy szans, bo Niemcy mają taką technologię. To jak to jest, że oni mając taką technologię przegrali tą wojnę? No coś tutaj się kompletnie nie zgadza. Natomiast Amerykanie służyli reptylianom. Ci chcieli wyjść na zewnątrz, wiedząc, co tutaj się będzie działo. Kiedy zobaczyli, że nie tylko walczą z ludźmi, ale z wieloma istotami podziemskimi, które chcą, aby tamci zostali pod ziemią, to o czym mówiłem wcześniej, to automatycznie kilka takich wojen już przegrali, zwłaszcza w średniowieczu. I automatycznie już przygotowali plan awaryjny o tak zwanej nienawiści do nazistów, Niemców i tak dalej, bo zrobili przecież takie rzeczy i tym się karmi nas, ludzi. Dzięki temu oni dalej mogą tutaj istnieć w tych swoich bazach, bo mają tą energię nienawiści, o której i tak im chodzi. Więc istota pozaziemska, która zaczyna przegrywać wojnę, albo która widzi, że miała być to prosta, łatwa wojna, a tutaj nagle się okazuje, że przeciwnik ma technologię, która zniszczy ich statki kosmiczne, który tworzy na Antarktydzie bazy, który ma dojście do Księżyca, o czym zaraz będzie w tym filmie, no ta wojna nie będzie lekka, łatwa i przyjemna. I nawet jeżeli dojdą na swój obszar zmiennokształtny, no to nie będzie tak łatwo połączyć ludzi ich i walczyć o swoje. 39. minuta tego filmu i mowa o ataku dobrego USA na Antarktydę, a wcześniej mówi się o podarowaniu Antarktydy wszystkim. Dlatego wiemy, że to USA ścigało się z Rosją o pozyskiwanie naukowców niemieckich, oferowano im warunki, aby tylko chcieli dla nich pracować. Więc znów idzie przekłamanie z tego filmu, że to naukowcy jakby chcieli pracować dla Amerykanów i zasilili wszystkie struktury rządowe. Potem się mówi o tym, że Amerykanie chcieli zaatakować Antarktydę, a wcześniej podpisali traktat pokojowy. Mało tego, przelot statków UFO nad Białym Domem, to mówi się w tym filmie, że to są niemieckie statki, ale kompletnie nie miało to nic wspólnego z niemieckimi statkami UFO. Było to przelot istot szarych, które nie życzyły sobie, aby Amerykanie na Antarktydzie rozpoczęli kolejną
tak zwaną zimną wojnę. Czyli żeby tym, którym służą, Draco, niszczyli Antarktydę. Żeby projekt pokojowy na Antarktydzie trwał. I wojna istot trwa od wielu, wielu tysiącleci. I są istoty, które umieją pokonać technologię istot gadzich. Więc cały czas ta wojna jest taka, że wybiorą sobie istoty, którymi będą mogli zarządzać i one uczestniczą w tej wojnie, aby ich zostało jak najwięcej. Stąd mamy podczepienia do ludzkich ciał, stąd mamy tworzenie hybryd, kopii, o czym też jest mowa w tym filmie. To całe zdarzenie, o którym mówi się w tym filmie, czyli że to były niemieckie statki, neguje jeden fakt. Wizyta istoty pozaziemskiej, o której mówiłem w swoich filmach, w Białym Domu. Przecież on nie był Draco, a mimo to wszedł i powiedział USA, aby się uspokoiły w swoich zapędach i służeniu Draco. Potem mamy mowę o tym, jak w 40 minucie, 30 sekundzie, jak USA pilnowało wiedzy o UFO, zabijając swoich ludzi, prezydentów, naukowców, którzy chcieli powiedzieć prawdę. Czyli skoro są tacy dobrzy, a Niemcy tacy źli, to dlaczego blokują prawdę i zabijają swoich ludzi? Skoro służą, powiedzmy, Amerykanie istotom dobrym, to powinni natychmiast ogłosić prawdę na temat wojny i tak dalej. A oni postępują, w cudzysłowie, podobnie jak Niemcy w wojnie. Czyli mordują swoich ludzi na stanowiskach, włącznie z prezydentem Kennedym, który chciał to ogłosić. Chyba najlepszy dowód, że ktoś pomieszał tutaj rzeczywistość i jednych przysposobił do drugich, aby zatuszować siebie. 42 minuta i 53 sekunda. Mówi się o śmierci Kennedy'ego, który też chciał ujawnić prawdę. A do tego, że to wyszło od masonów. I teraz, skoro USA służą istotom pozytywnym, to te istoty uczą ich szacunku do prawdy i życia, a nie mordowania i ukrywania prawdy. Widać, że Niemcy mocno rozpoczęły walkę z tymi, którym służyło USA i część ich rządu. A potem nastała forma dezinformacji, aby zakrzyczeć tych, którzy znali prawdę, w tym masonów, iluminatów, Niemców, naukowców i tak dalej, prezydentów. Więc tak mniej więcej wygląda forma przejścia przez ten film, jeżeli chodzi o II wojnę światową. To najtrudniejsza część tego filmu, ponieważ nie było to przyjemne ani dla mnie wysłuchiwać takie opowieści, wiedząc, jak w tym filmie też próbuje się zatuszować to, co jest w USA i co było II wojną światową. 47 minuta i 45 sekunda. Jest potwierdzenie mojej wizji, że nie spalono Biblioteki Aleksandryjskiej w taki sposób, jak się nam podaje. Spalono tam nieistotne zapiski. Do tego mówi się, że dano te księgi do Watykanu. Ale to tylko część zbiorów, ponieważ wiedza w jednym miejscu narażona jest na łatwość wykrycia czy zniszczenia, więc umieszczono ją w wielu tzw. miastach kultu, gdzie ludzie z obawy przed gniewem Boga nie będą niszczyć tych miejsc. I teraz już wiecie, czemu palą się stare katedry i upada religia. Pod wieloma z nich umieszczono wiedzę z tej Biblioteki Aleksandryjskiej, no i tam jest prawda. A żeby prawda wyszła na jaw, to trzeba zniszczyć zakłamanie, które jest, czy ochrania, w cudzysłowie, oczywiście ochrania stary system, tą prawdę. Więc tak to mogę powiedzieć, raczej dociąża tą prawdę. Takie wielkie katedry, człowiek tego nie ruszy, a tu widzimy, że to pach i znika. 56 minuta i 20 sekunda. Mówi pan o 1% istot, które mają doskonałe ciała i się nie starzeją. O tym już wspomniałem wcześniej. Czyli co ich omija? Przyjemność po śmierci ciała przebywania z Bogiem. Napełnienie się miłością, pamięcią wieczną, spojrzeniem w plan boski i tak dalej. Więc na ziemi nie tylko chodzi o rozwój ciała, ale o to, aby w tym ciele pozostał duch połączony ze źródłem.
Jak teraz nazwiecie to, że odchodzicie do raju i oddychacie miłością Boga, a oni żyją niby wiecznie i kreują świat, jaki jest w nich? A skoro w nich jest wiele mroku i zagubili swoje sumienie, to nic dziwnego, że chcą mieć tych z iskrą Bożą pod kontrolą. I słabo im wychodzi, skoro mamy pobudkę świadomości na ziemi i tyle wojen nie dało im możliwości przebywania między nami w swoich ciałach. Znów Pan umniejsza nas, nazywając jaskiniowcami. Doskonale wiedzą, kim jesteśmy i co mamy w sobie. Nie wiedzą tylko, jak połączyć to w sobie. Mówię o iskrze Bożej, o Duchu. To jest właśnie coś pięknego, kiedy my po tej misji, tu w projekcie Pokój, oddychamy miłością boską. A oni niby żyją wiecznie, przechodzą z ciała do ciała i zapomnieli o tej miłości boskiej. Widzą to w nas, ale nie wiedzą, jak przełożyć to do siebie. I jedni są tak źli na ten swój rozwój, że próbują nas zniszczyć, kontrolować i tak dalej. Próbują udowodnić Bogu, że ta jego energia jest słaba. No i też sobie, że ich rozwój był dobry. A inni łączą się z naszymi DNA, tworząc nowe cywilizacje, nowe hybrydy. 57. minuta i mowa o klonach i o tym, że świadomość ląduje w ich ciałach. Potwierdza to, co napisałem wcześniej. Przykład sławnego Gdańska i tego, że zabili go i uciekł. Na tym polega wycofanie kogoś, kto może przez wydanie się prawdy zakłócić ich plan i mogą stracić władzę, jaką niby mają, że właśnie wycofują swoich albo przesyłają świadomość do tak zwanych swoich klonów. Wycofując oryginał, tworząc klona, który będzie ich słuchał, będzie pod ich kontrolą. A kiedy klon, powiedzmy, zrobił swoje, no to albo się go wycofuje, tworząc takie widowisko jak w Gdańsku, albo po prostu daje się go na emeryturę, albo daje do bazy pod ziemią. Mało tego, bardzo łatwo kontroluje się taką samą świadomość, która przechodzi z ciała do ciała, która zgubiła już sumienie i się podporządkowała. Dlatego w historii widzimy podobne twarze, które przeplatają się w różnych sytuacjach w historii. Kolejna część filmu to godzina, 2 minuty 30 sekund, w której mówi się o narkotyku, który produkują nadnercza ludzkie. Każdy, kto zna świat narkotyków, wie jedno, że ci, którzy żyją z narkotyków, chcą, aby jak najwięcej ludzi to produkowało, czyli abyśmy my stali się ich plantacją. A skoro każdy z nas to robi, bo się czegoś boi, to muszą z każdego z nas to jakoś wyciągać. Więc czy widzieliście, aby to robili u was? Wyciągali wam z nadnerczy narkotyk wtedy, kiedy się boicie? Nie. Więc skoro wcześniej powiedziano, że na Antarktydzie żyje miliony istot gadzich, a na szczytach władzy, tu na Ziemi, oni karmią się tym narkotykiem, to aby żyli dłużej i aby ich tutaj było więcej, musieliby nas coraz bardziej naciskać, konfrontować się z nami, aby pobierać ten narkotyk z nas. A rzeczywistość pokazuje, że tak nie jest. Dlaczego? Bo nasz organizm i my sami jesteśmy zbudowani z siły ducha, a w nim strach jest połączony z miłością, wybaczaniem, miłosierdziem, szacunkiem, szlachetnością. Potrafimy podarować siebie za innych. I oni wiedzą, że organizm może w każdej sekundzie zmienić emocje i zachowanie, a tym samym przestać produkować ten niby narkotyk. I w tym filmie jest mowa o porwanych dzieciach. O tym, że właśnie zmuszano ich do tego, aby tworzyły te narkotyki. Tylko jak widzicie, dziecko podejdzie do zwierzęcia, bo się go nie boi, bo nie ma zakodowane, że to jest coś złego, że on może zrobić krzywdę. Więc dziecko niezaprogramowane patrzy na tą istotę i się jej nie boi. Dla niej jest to coś ciekawego, coś nowego. I w tym momencie, kiedy oni zaczęli zadawać tym dzieciom ból, był oczywiście płacz i pytanie, dlaczego to robisz? Tym pytaniem rozbijali właśnie też tych obcych. Kiedy słyszeli od nich, że masz się nas bać, jeżeli nie będziesz się bał, to będziemy cię cały czas krzywdzić. Dzieci mówiły, ale ja nie chcę się bać, ja cię lubię. I wtedy następowały zgrzyty, nawet u nich. Ta czysta energia była dana,
aby oni zobaczyli siłę ducha. Dziecko bite wiele razy nie przestaje kochać swojego rodzica. Wiele dzieci chroni swoich rodziców, mimo że są przez nich bite, poniżane. I tak było też tam. Dzieci, które przyzwyczaiły się do tego, co tam się dzieje, podchodziły do tych istot jak do ludzi chorych, które od nich potrzebują leku i mówili często: zrób to, co musisz, ale ja i tak będę cię lubił. I to powodowało, że musieli pozbywać się dzieci. Nie potrafili poradzić sobie z tą czystą energią, gdzie tak zwana krzywda została zamieniona w miłość i troskę. Dlatego, aby zrozumieć plan boski, tego, że niby tak małe istotki pomagają tak niby potężnym istotom się zmienić, trzeba zrozumieć siłę ducha i tego, że on zbudowany jest z wartości, które mieszkają w ciele, a ciało to pojazd, więc można go poobijać, ale to tylko wzmacnia ducha. I tak te dzieci, niezaprogramowane, z całą siłą wolności ducha przeprowadziły wiele tych istot. Dały im odpowiedź na pytanie, skąd u nas taka siła i jak cały ich system nie potrafi tego ducha do końca zniszczyć. W ogóle go nie potrafi zniszczyć. Te dzieciątka były wybierane. Skoro schodzimy tutaj, z ogrodu Boga, na tą planetę i mamy w ogrodzie Boga spojrzenie szersze niż tu książki, historia, to co nam mówią rodzice, czy religia, czy nauka, to wiemy, że możemy być w takiej przestrzeni, że zostaniemy porwani jako dziecko i mamy zachować jako dziecko czystość. I dokładnie te dzieci przeprowadzały te istoty, więc nie jest to jakaś krzywda, tragedia, trauma, bo zostało to dopuszczone w planie boskim, tylko że ludzie nie rozumieją, że jak widzą krzywdę dziecka, to już musi to być tragedia i trauma. Nie rozumieją, że żyjąc wiecznie, to prowadzi do czegoś pięknego w planie boskim. I dokładnie te porwania prowadziły do przeprowadzania tamtych istot, do pokazania im siły ducha w tak małym ciele. Godzina i 6 minut. W filmie jest mowa o programie ochrony naszego Układu Słonecznego. To tak jakby nic wcześniej nie istniało. Kolejny raz pokazuje się, że nasza historia to panowanie tych istot złych, a teraz zmiana. Czyli wchodzą istoty pozytywne i zaczynają ochraniać Ziemię. Natomiast tutaj chcę Wam pokazać, że zawsze była ochrona istot pozytywnych i każdy z nas mają w sobie, nawet kiedy kroczy tak zwaną ciemną doliną, bo to energia boska w każdej istocie. Ale adekwatnie do wolnej woli niektórych istot ewoluuje ona wraz z ich wyborami. Więc każdy z nas od początku dziejów ma tą ochronę boską. I tak samo nasz Układ Słoneczny miał ochronę i ma ochronę od zawsze, a nie od kilku lat, co się sugeruje w tym filmie. Godzina 6 minut i 50 sekund. Mowa jest o tym, że inne rasy przylatują na Ziemię po technologię. Skoro Ziemia jest też ich planetą, gdzie coś tworzą, to przylatują, ale każdy, kto zmierzy się z człowiekiem i dzieckiem, zostaje zaciekawiony tym, kim jesteśmy i tym, co mamy w sobie, naszą siłą, czyli sercem i duchem. Dotyka siły istot, które w tym uczestniczą i mimo tego potrafią kochać i wybaczać. Czyli tu im się wmawia, że są tutaj jacyś niewolnicy, którzy zasilają i tworzą, powiedzmy, pewną technologię. A kiedy oni przychodzą i patrzą na tego niewolnika, patrzą na jego siłę, na jego energię, to są zdumieni. I zaczynają opowiadać o tej energii w swoich wszechświatach, galaktykach, planetach. Poznają pierwiastek boski, o którym zapomnieli. I zaczynają się buntować tym, którzy tworzą ich świat, ich system i technologię. Kolejna godzina, 10 minut i 40 sekund filmu. Mówi się o doświadczeniach na ludziach, w programowaniu umysłów i wcześniej o programowaniu dzieci. Czyli jak to jest, że tak inteligentne istoty pozaziemskie, które niby 6 tysięcy lat są na Ziemi, nie nauczyły się nas kontrolować i ciągle muszą się tego uczyć? Podobno tworzyły nasze DNA, a mimo to umieściły w materii ducha? I teraz z tym duchem
mają największy problem, bo nie pozwala im on przeprowadzić kontroli umysłów ludzi. Czyli po co tworzyć niewolnika, którego chce się kontrolować tak, aby nie umieć go kontrolować? Kompletny absurd. Ale dokładnie taka wiedza jest na Ziemi. Tu się kłania historia Andromedy. Te rasy otrzymały nasze DNA i materię, abyśmy im pomogli tworzyć nas. Myśleli, że mają doskonałe DNA do tworzenia rasy niewolników, tak jak robili to wcześniej za są szarych istot i zwierzęcych. A tutaj ktoś im zrobił psikusa i w tej materii umieścił drogę do ducha. I tak przez te kilka tysięcy już lat próbują ciągle eksperymentów na ludziach, aby zamknąć ten tak zwany błąd w ich oczach, czyli połączenie z boskością i duchem. Stąd ciągle próbują zapanować nad umysłem, bo nad sercem i duchem nie potrafią zapanować. Chcą, aby ten umysł odłączył siłę, jaką mamy w sercu i stąd robią to przez ból. Tak zwane programy więcej i więcej, chciwość, pazerność, bieganie za kredytem, dowartościowanie siebie autem, domem, ubraniami odciągają naszą uwagę od ducha, abyśmy skupili się na tym, co w systemie niby jest ważne, czyli pieniądz i materia, wygląd rzeczy i tak dalej. Reklamując ciągle w kółko to samo, musisz kupować, musisz pracować, musisz brać pożyczki, musisz gonić za czymś, musisz jeść leki nawet jak nie chorujesz, bo na pewno zachorujesz i tak dalej, znamy to z reklam. A mimo to ludzie potrafią powiedzieć dosyć. I mimo, że są nazwani przez innych epitetami, oni potrafią w tym pozostać i się uśmiechać, tworzyć swój świat w systemie i być szczęśliwymi. Czyli teoria o tym, że jesteśmy ich niewolnikami, ma się nijak do rzeczywistości. Stworzyli nas, mamy ducha, nad którym oni nie mogą zapanować, który rozbija im tworzenie narkotyków w naszym ciele, rozbija im tworzenie energii negatywnej. Od kilku ładnych tysięcy lat, od początku naszego stworzenia, mają ten błąd w systemie, nie wiedzą, co z nim zrobić, próbują układać nasze rozumy w programy, w kontrolę umysłów, próbują torturami, takimi innymi rzeczami, jakby zaprogramować nas na nowo, wygonić tego ducha z ciała, a mimo to im się tego nie udaje zrobić. Najlepszy przykład, jaką jesteśmy cywilizacją. Godzina 16:50 sekund. Pani opowiada o tym, czym przed chwilą mówiłem, czyli że po zastrzyku w bazie, kiedy jej umysł zaczął reagować na zastrzyk mimo odczuć w ciele, jedynie co zrozumiała z tego, co tam się działo, to, że chcieli chemią stworzyć wersję wzniesienia, czyli otwarcia świata ducha. Dokładnie kiedy pisałem komentarz o tym właśnie wcześniej, 6 minut wcześniej, później pani potwierdziła, biorąc udział w tych eksperymentach, że zrozumiała, że oni próbują sztucznie, chemicznie zbudować stan wzniesienia, połączenia się z duchem, czyli ze źródłem. Kolejna część filmu, godzina 18. Spotkanie ze znanym nam Maxem Spearsem. Na mojej stronie burzę wywołał film o Maxie i to, że mówiłem, że był on żołnierzem, który ciągle pozostawał pod kontrolą osób, którym służył. Ludzie, którzy uważali, że podawał wiadomości prawdziwe, w sensie jacy to są potężni ci, którzy nami kontrolują, a my jacy jesteśmy słabi, wierzą, że te wiadomości pochodzą od światła. Nie rozumieją, że wiadomości od światła pokazują istotę ducha i tego, co oni ciągle robią, czego szukają i to, jaką mamy siłę w sobie. Dlatego, kiedy powiela się takie informacje, stają się one sensacją, umniejszając ludziom. Wtedy wycofuje się takie osoby, filmy i tak dalej. Nie znałem historii Maxa, po prostu spojrzałem w jego przestrzeń i zobaczyłem, że to, co mówił w swoich filmach, potem zostało to potwierdzone przez jasnowic i wiele ludzi, którzy rozumieli, jak powiela się takie informacje w systemie, które mają umniejszać nam, a pokazywać, jacy oni są potężni. Choćby ten film wiele razy pokazuje nam, jacy jesteśmy słabi, nawet zaczyna się od umniejszania ludzi. Dopiero na końcu pokazuje się naszą wielkość, w cudzysłowie, kiedy to my połączymy siebie i to, co robimy.
ale przez te 2 godziny pokazuje nam się ludzi, którzy ciągle powielali wiadomości, że tam są kontrole, tam nas niszczą i tak dalej, tam jesteśmy niewolnikami, tam biorą nas narkotyki, tam handlują naszymi ciałami. I nic dziwnego, że takie osoby zostały wycofane z tej rzeczywistości. Tak się stało z Maxem. Godzina 20 i 30 sekund. Mowa o bitwie między Nordykami a Raptrianami. Oczywiście Nordycy to taka umowna nazwa. Bitwa odbywa się od wielu, wielu lat. Potwierdzają się słowa o tzw. federacji, kontrwywiadzie, który składa się z wielu istot, z ludzi też, aby chronić planety i galaktyki, o czym mówiłem w swoich filmach. Często na Ziemię zmiennokształtny, który przybrał postać ludzką, chce wpłynąć na czyjeś losy. A jak wiemy, w planie boskim, aby wolna wola zadziałała, na tak zwaną krzywdę czyjąś musi zostać dopuszczona zgoda. Więc po to powstało wiele istot opiekunów, aby adekwatnie do sytuacji zakończyli plany danego osobnika. I tak pojawia się, powiedzmy, kosmiczny agent wyszkolony i poprzez namierzanie energii, jakie odbywa się na Ziemi i kontrolę tej energii, wchodził w przestrzeń tego zmiennokształtnego osobnika i niweczył mu plany. Wojna cywilizacji trwa we wszechświecie, ale siła ducha uczy pokory jednych i drugich. Właśnie tutaj ta wojna opisana jest w takim systemie, że zmiennokształtny wchodzą i powiedzmy chcąc z wam zrobić krzywdę. Wy macie swoich opiekunów. Do tego jest ten kontrwywiad, opieka, złożona z ludzi i z istot. I w momencie, kiedy on jest w naszej przestrzeni, pojawia się ktoś, kto wygląda tak samo jak wy, dochodzi do wydarzenia, które wy nazwiecie tragedia, krzywda, bo on go zadźgał nożem, bo on go zabił, zamordował, bo on go potrącił, pojechał. Dla was to jest szok. Nie rozumiejąc karmy, nie rozumiejąc planu, nie rozumiejąc dlaczego to się stało, nazywamy rzeczy pechem, nieszczęściem, traumą, krzywdą i tak dalej. Widzimy, jak człowiek morduje człowieka. Poprzez kłamstwo, że żyjemy sami na tej planecie i że nie istnieje istoty pozaziemskie, nie rozumiemy wielu wydarzeń na tej Ziemi. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego Bóg tego, do tego dopuszcza. W tym filmie jest odpowiedź, że jest właśnie ochrona przed takimi wydarzeniami i czasami trzeba wyeliminować danego osobnika, który po prostu idzie eliminować innych osobników. Godzina 21. Mówi się o negatywnych rasach pozaziemskich. Istoty szare, gadzie, insektoidalne są takie i takie, jak każde z wymienionych, więc nie można powiedzieć, że wszystkie są złe, ponieważ są podzielone w swoim rozwoju, wyglądzie na różne rasy, odmiany i wiele z nich jest pozytywna. Tutaj słowo wszystkie, na te słowo trzeba zwrócić uwagę, bo tam jest istoty szare są negatywne, a to nieprawda. Godzina 22 i 20. Pan mówi o tym, że na Księżycu podpisywał papiery. Jako ten żołnierz gwiezdny. Tylko po co papiery z jego podpisem? Przecież nie mogą ich ujawnić ani nikomu pokazać. Wiedzą, że ma wolną wolę i może zmienić zdanie, więc papier nie zmusi go do zmiany zdania. Że się zobowiązał, to musi wypełnić zobowiązanie. To jest wgrane wspomnienie do tego pana, czyli nie był na Księżycu i nie podpisywał papierów. To wgrane wspomnienie, aby pokazać ludzką stronę tego systemu, że u nich jest tak samo, jak na Ziemi. Czyli, że kiedy podpisujesz papier, musisz go wypełnić. To podprogowy przekaz w tym filmie, abyśmy byli przywiązani do tego, co dają nam do podpisu w bankach, czy na przykład kredyty, płacach, płaci, bo podpisałeś, w wojsku, wypełnij kontrakt, bo podpisałeś. Tutaj właśnie, tak jak Max, taki ten pan programuje ludzi, choć robi to nieświadomie. Podprogowych przekazów w tym filmie jest dużo, czyli podpisujesz coś, to musisz się zobowiązać do wypełnienia tego, obojętnie co to będzie. I tak samo jest na Ziemi, wszystko oparte na podpisie, tak? Podpisujemy tony papierów w całym swoim życiu i one do czegoś nas zmuszają. No właśnie wolność polega na tym, że nie muszę nic podpisywać. Moje słowo jest moją bronią. Jeżeli mam coś robić, to powiem, ja to zrobię. A jeżeli okaże się, że to, co robię, nie daje mi przyjemności, spokoju, harmonii, a wręcz widzę odwrotność, czyli że prowadzi mnie do jakiegoś pogubienia, to mówię, nie, nie robię tego. Nie muszę się do czegoś zobowiązywać. Ale żołnierze działają w zasadzie podpisu, kontraktów. No i temu panu wgrano pewne
tutaj do pamięci takie rzeczy. Godzina 22:36 sekund. Już widać, że to wszystko zostało mu wgrane do rozumu. Baza na Księżycu jest o wiele starsza niż Niemcy. Mówi o tym, że Niemcy budowali bazę na Księżycu. Nie budowali ją ludzie czy Niemcy, ale zostali tam zaproszeni. Czyli pokazuje nam się, że Księżyc jest o wiele starszy niż Niemcy. I tam, kiedy odbywa się pewna walka na Ziemi, pewna ochrona na Ziemi, no to Niemcy zostali zaproszeni do baz, które były tam dawno zbudowane. Widać, że powiela się bajkę o Niemcach, którzy uciekli na Księżyc. Zamiast do tego dalej znów mówi o złych Niemcach i dobrych Amerykanach, którzy, jak wiemy, mordują tych, którzy chcą powiedzieć prawdę. Mało tego. Jak to jest, że najpierw zaprasza się na Księżyc tak zwanych złych Niemców, a później ci źli Niemcy przekazują bazę na Antarktydzie i przekazują Amerykanom prawdę o bazach na Księżycu. Czyli znowu coś się nie zgadza. Czyli wychodzą, że ci tak zwani naziści byli niby źli, Amerykanie dobrzy, a to naziści dostali wiedzę do wszystkiego, w cudzysłowie, Niemcy dostali wiedzę do wszystkiego, a Amerykanie do tej wiedzy nie mieli dostępu i otrzymywali ją od Niemców. No to jak to jest, że ci, co przegrali wojnę, najpierw są pierwsi na Księżycu, na Antarktydzie, a ci, co niby ją wygrali, proszą ich o to, żeby się podzielili tą wiedzą? Widać, że Niemcy kontynuują dalej swój cel, natomiast Draco z USA musieli zmienić siebie i wtedy dostali pozwolenie na wejście do różnych baz. Godzina 26. Mowa jest o podróży na 8 planet w galaktyce Andromedy. I są tam planety podobne do Ziemi, praktycznie kopie Układu Słonecznego i ludzie mówiący po angielsku. Kiedy wychodziliśmy z Andromedy, aby nauczać istoty podziemskie ducha, pozostawiliśmy sobie drogę wymiaru, drogę świadomości do siebie. Stąd otwarcie się na Andromedę, a potem tworzymy podobne struktury, jak już były, ponieważ mamy do czynienia z tymi samymi rasami, które znamy. To tworząc na Ziemi projekt Pokój, mamy poligony, z których czerpiemy wiedzę u siebie na Andromedzie. Istoty, które adekwatnie do zmian świadomości negatywnych ras mierzą się ze swoim rozwojem i zadaniem, wszystko ewoluuje, więc i my ewoluujemy adekwatnie do tego, co robią istoty tak zwane negatywne. Więc to jest te planety, to są zabezpieczenia dla projektu Pokój oraz przyszłości w projekcie Przystani, aby ewentualnie do zmiany zadania, jakie mamy, albo do ewolucji istot negatywnych, które przecież też się rozwijają, możemy wykorzystać stamtąd pewną technologię, która przyspieszy również podróże między planetami i tak dalej, ale też i przyspieszy ten projekt Pokój i budowanie przystani. Czyli te planety podobne do Ziemi, gdzie wiele, powiedzmy, ludzi mówi po angielsku, to nie kopie Ziemi, tylko po prostu przygotowanie takiego miejsca, w którym część z nas może się przenieść, ale też i część rzeczy, które tam się dzieją, można przenieść tutaj na tą planetę. Jeżeli się okaże, że istoty negatywne zostaną dopuszczone do takiej zwanej rozgrywki i będzie ich miliony czy miliardy i powiedzmy nas, ludzi świadomych, będzie za mało, ludzi, którzy wiedzą, jak kreować rzeczywistość, więc wtedy z takich planet lecą ludzie, tacy jak my, znający, powiedzmy, język angielski, niczym się nie różniący, po oczach ich poznamy, będą mieli inne oczy, takie pełne, piękne, jak to my trójwymiarowe, błyszczące, kolorowe. I wtedy będą pomagać nam uporać się, powiedzmy, z takim wydarzeniem. Będą znali to, co my, naszą technologię, umieli się poruszać, bo jest to podobieństwo do Ziemi zbudowane tam, na tych planetach. Godzina 20:28. Mowa o handlu ludźmi i naszymi ciałami. Komentowałem już to wiele razy, po co obcym nasze narządy czy ciała, skoro nawet nie mogą się z nimi połączyć, a mogą przywieźć sobie tylko nasze DNA. Tutaj jest mowa o tym, o czym już wspomniałem wcześniej, czyli że jeżeli człowiek widzi, tak jak on zobaczył, że są nasze ciała ubrane bez skóry, bez narządów, po prostu gdzieś tam w jakichś komorach transportowane, no to oczywiście robi nam się krzywdę. Nie rozumiem kompletnie, że jeżeli chcemy, powiedzmy,
zbudować pojazd adekwatny do Marsa, to my na Ziemi możemy zbudować sobie ramę, tą ramę przetransportujemy na Marsa, a tam reszta ekipy zrobi opony adekwatne do Marsa, zbuduje wszystko, co będzie niezbędne do tego, aby to funkcjonowało na tej planecie. I dokładnie większość naszych ciał i ten pierwiastek boski jest transportowany na wiele planet, aby cywilizacje, które tego potrzebują, które nie umieją w sobie odnaleźć tego pierwiastka boskiego, tego ducha, które, jak powiedziałem, przesyłają świadomość ciała do ciała, mogła zobaczyć, czym jest ten pierwiastek ducha, czym jest ta energia ducha, boskości, którą mamy w sobie. Ale wystarczy, że zobaczył coś takiego i już wysnuli wnioski o handlu ludźmi i że to jest bardzo złe. Jak powiedziałem, ktoś, kto ogląda historię ludzkości, musi spojrzeć z pozycji, że wartość wybaczenia może przejść przez pryzmat morderstwa swojego dziecka. I na to się umówimy i ktoś będzie mordował nasze dziecko, w cudzysłowie, abyśmy my mogli mu wybaczyć i oboje będziemy wzrastać w tym wydarzeniu. To się nie mieści w rozumie, ale dla ducha jest to norma. Godzina 30 i 50 sekund. Pan myśli, że jesteśmy cenieni za umysł i kreatywność. A wcześniej była podana wiedza o ludziach w długich czaszkach, gdzie ich IQ to ponad 300. I to oni kreowali budowle na Ziemi, tworzyli statki i tak dalej. Więc znów kłamstwo o tym, że to umysł jest towarem, a nie duch. Kiedy będziecie przy tej godzinie, półtora godziny filmu, będziecie widzieli, że Pan cały czas ceni rozum na to, że jesteśmy inżynierami i tak dalej i to chcą w kosmosie. Godzina 31 i 40 sekund. I największy przekaz podprogowy w tym filmie, że istoty, które nam pomagają, to 1% hałastry, która zdezerterowała i chce nam pomóc, mając nikłą technologię, aby coś zrobić i do tego nie chcą prawdziwego ujawnienia rozciągniętego w czasie, ale naraz pokazać nam technologię wszystkim w jeden dzień. Czyli znów przekaz, że nawet ci dobrzy będą nie rozwijać nas ducha, ale technologię, która pogubiła tak wiele cywilizacji. Teraz już wiem, czemu nie miałem ochoty oglądać tego filmu i tak długo zwlekałem, ale po ostatnim czacie, kiedy w komentarzach pisano o ludzkich niewolnikach, narkotykach i tak dalej, pokazano mi, skąd przyszły te wiadomości. Taki film, zamiast rozświetlać rzeczywistość, pokazuje nam naszą słabość i to, że nie ma dla nas przyszłości, bo i nasi przyjaciele niby są słabi. Czyli w tym filmie na końcu mówi się o wielkości ludzi, o połączeniu miłości, duchu i tak dalej, o tej zmianie, ale przez 2 godziny bombarduje się nas takimi wiadomościami, które mają się nijak do rzeczywistości. 1% istot hałastry, która jest tak słaba, że nie będzie w stanie nam pomóc. Potem jest wzmianka o Philu Schneiderze, który na początku mówił prawdę o tych bazach podziemnych, potem zaczął mówić o liczbach, tutaj też mówi o tych liczbach 137 baz, wymienia tylko kilka, przecież każdy z nas zapamiętałby z tych 130 trochę więcej nazw niż kilka. Czyli znowu pokazuje nam się olbrzymią niby siłę tych osób. Tutaj mamy kolejny taki fajny temat. Godzina 35. Mówi się o chińskich miastach widmach. Tutaj pokazują pieniądze i to, że Chińczycy budowali miasta widma. I znów postrzeganie tych osób jest niekompletne. Zapomnieli o wymiarowości. To, co budujemy w tym wymiarze, może być widziane w drugim. Mogą tam mieszkać istoty, które nasze oczy nie widzą. To jak z duszami zmarłych. Mogą chodzić po naszych domach, ale my je czujemy, ale nie widzimy. Tak samo wiele istot na Ziemi mieszka z nami, ale nasze oczy ich nie widzą, ale używają naszej materii. Dlatego Chinom dano dostęp do Księżyca, jest razem z Rosją numerem 1 na świecie, a ich technologia znana jest na całym świecie. Rozwijają się szybciej od pozostałych krajów, ale to kraj budowany przez rasę smoczą, która łączy ze sobą wiele wymiarów i wiele istot. Odcina się od tych, którym służą w USA i nie dając im możliwości wywołania wojny. A kryzys to rozsypanie starego układu i centralizacja firm i usług.
Chiny reagują na zmianę klimatu, budując właśnie nowe miasta, które są na to gotowe już teraz, aby przyjąć ludzi z terenów, które będą zalane i które nie nadają się do zamieszkania w przyszłości. A co robi w tym czasie Europa i USA? Siedzą w węglu, ropie, gazie, przedłużają czas, który się kończy, karmiąc nas bajkami o tym, że za 40-30 lat dopiero się zaczną zmiany klimatu, a teraz to tylko takie wyjątki. Wszystko po to, aby system trwał cały czas. W Chinach widać, że nie tylko tworzą coś więcej niż pozostali, ale i stworzyli coś, co służy do dzisiaj, czyli chiński mur. To pokazuje, że od początku istnienia, czyli od początku stworzenia przez tak zwanych synów niebios, którzy byli cesarzami, Chiny biorą udział w czymś więcej niż nam się mówi i dlatego odegrają dużą rolę w transformacji Ziemi. Ale aby to zrozumieć, trzeba wyjść poza układ, że jesteśmy niewolnikami albo zostaliśmy gdzieś zamknięci jako baterie, tylko zrozumieć, że zostaliśmy nauczycielami, którzy przeprowadzą rasy, ucząc od nowa siebie i ich połączenia ducha i materii. Te miasta widma służą wielu istotom pozaziemskim na mieszkanie, a ponieważ istnieje wymiarowość, to w jednym miejscu mogą mieszkać oni, korzystać z tej samej materii i ludzie, którzy zostali tam po prostu przetransportowani. Godzina 45:06. Przemówienie pana Donalda Trumpa mówi wszystko o przyszłości. Warto odsłuchać to przemówienie, bo to pokazuje, dlaczego tak chcą, aby przestał mówić i dlaczego taka jest nagonka na niego. Mówi o tym, że czas przeciwstawić się tym, którzy utrzymują stary porządek świata. Warto odsłuchać tego przemówienia. Godzina 49, kolejny podprogowy przekaz ze świata nie zmieni banda wojowników klawiatury w internecie, bo oni nie będą w rzeczywistości podejmować zdecydowanych działań. Kiedy usłyszałem ten przekaz, pomyślałem, jak to jest, że w ogóle powstało coś takiego w tym filmie. A potem oczywiście zadałem pytanie. Ciekawe, że budzenie świadomości ludzi i zmiana ich myślenia, która dzieje się właśnie przez internet, to nie są zdecydowane działania? Czyżby ktoś namawiał nas do walki i wyjścia na ulicę, aby znów karmić i zasilać tych pod ziemią? Pobudka świadomości to pokazywanie ludziom prawdy, szanując ich wolną wolę. I kiedy ktoś chce żyć w zakłamaniu, jego życie zweryfikuje jego wybór. Ale jeżeli ktoś chce żyć w prawdzie, to najpierw odrobi lekcję systemu, a potem zacznie edukować ducha i zacznie używać siły swojego ducha. I kto ma to zrobić? Ci na ulicach? Czy może ci, którzy mając tak zwany klucz do wszystkich ludzi na ziemi, mogą tym kluczem otworzyć ich umysły? Czym jest ten klucz? To internet, bo dociera wszędzie. Więc znów mamy podprogowy przekaz, że ci, którzy faktycznie docierają prawdą wszędzie, nic nie zrobią. I aby działać inaczej, a nie słuchać i nie powielać tych działań. Potem w godzinie 52:15 sekund mamy mowę o tym, że to właśnie na internecie grupa ludzi, zadając niewygodne pytania, rozpoczęła protest zmian w USA. Czyli ci panowie sobie przeczą kompletnie w tym filmie i tak tutaj jest ten film. Z jednej strony mówi się takie rzeczy, karmi się podprogowo takimi wiadomościami o Niemcach, o UFO, o Amerykanach, o tych cywilizacjach pozaziemskich, choćby taki przekaz, który nie powinien w ogóle pojawić się w filmach, który powinien budzić świadomość. I podprogowo mówią, nie, ci w internecie nie mają siły, nie mają władzy, nic nie zmienią. To ci na ulicach będą walczyć i będą zmieniać. Jedni i drudzy coś zmienią. Bo kiedy się budzi świadomość przez takie kanały, jak powiedzmy mój i inne kanały, to ludzie zaczynają inaczej myśleć, inaczej kreować swój świat. I są tacy, którzy będą mieli tego dojść i wyjdą na ulicę. I są tacy, którzy wiedzą, że myśl ma taką siłę sprawczą, że skreują złoty wiek na ziemi. Ale powiedzenie, że to nie przejdzie przez nich, no nie jest czymś, co powoduje kompletne, odmienne myślenie w nas samych. I w tym filmie tych przekazów podprogowych jest bardzo dużo.
Godzina 54:35 sekund. Znów pokazuje się nam, jaki sojusz dobra jest słaby na Ziemi i nie może sobie z nimi poradzić. Że teraz im się coś udaje. Podprogowo wmawia nam się, że zło rządziło i że wiele niepowodzeń może dotyczyć też tej zmiany. Tam jest taki przykład tego, że ten sojusz, który się zawiązał teraz w ostatnich latach na Ziemi, który chce właśnie rozbić ten stary układ, przechodził tyle niepowodzeń, że tym razem też może mu się nie udać. Że oni mają nową drogę, że chcą to legalnie zrobić, aresztować innych, ale może im się nie udać. Kolejny przekaz podprogowy, bardzo mocny w tym filmie o tym, że jesteśmy słabi. Druga godzina to przykład tego, że Tesla i inni ludzie tworzyli od dawien dawna rzeczy dla nas. Że ci rządzący nie mają pod kontrolą wszystkich ludzi na Ziemi. Więc nie od kilku lat działa sojusz i coś tam się udaje, tylko od tysięcy lat na Ziemi pojawiają się istoty, które realizują projekt pokój, przyspieszając go, ale nie gubiąc wartości ducha. Dając ludziom wybór, czy nowość, jakiś projekt, nazwą oszustwem, czarami, a wynalazcem, czy kogoś, kto mówi prawdę, szarlatanem i dalej będą siedzieć w swoich domach na kredyt w niewolniczej pracy, czy zjednoczą się, aby dokonać zmian i na tym polega budowanie świadomości. Daje się nam rzeczy, wynalazki, możliwości do zjednoczenia siebie i czas to teraz wykorzystać. A znów to, co teraz łączy ludzi, jest wiedza, jaką można przekazać przez internet i emanacja ducha, jaką ma człowiek żyjący w prawdzie i miłości do całej istoty stworzenia, który jest wolny od podziałów. Druga godzina, trzecia minuta, 53 sekunda. Najprzyjemniejsza część filmu, kiedy ten sam Pan, który mówił o słabości istot pozaziemskich, cytuje ich prośby do ludzi brzmiące. Rozwijajcie się duchowo lub rozszerzajcie swoją świadomość i dodaje i żądajcie uwolnienia technologii ukrytych przez wasze rządy. Czyli znów mamy pomijanie ducha i żądajcie uwolnienia technologii ukrytych przez wasze rządy. A czy uwolnienie świadomości i rozwój duchowy nie dostarczy nowej technologii adekwatnie do czasów? I czy w ogóle duch potrzebuje technologii? Otwierając postrzeganie pozazmysłowe, o czym jest w tym filmie mowa również na końcu, będziemy mogli przemieszczać świadomość, tworzyć skoki w czasie, porozumiewać się bez słów, myślami tworzyć przedmioty i materię, wpływać na pogodę i tak dalej. Więc znów mamy podejście w tym filmie do tego, aby walczyć o coś, co ma się nijak do rozwoju ducha. Widać, że panowie nie odrobili lekcji ducha i stąd myśl technologii, walce i tak dalej. Rozwijając świadomość, tworzymy zupełnie coś nowego. I to się już dzieje. Powstaną start-upy, które poza bankami, kredytami będą tworzyć coś nowego, gdzie ludzie świadomi będą łączyć się z innymi ludźmi, przekazując im pieniądze. Będą omijały patenty. Będą omijały pułapki kredytowe. Będą omijały też cenzurę, która jest w patentach. Czyli w tym momencie pokazuje nam się, że w tym filmie dość dużo jest nacisku na technologię, na walkę, no bo mówią o tym osoby, które walczyły. Natomiast jeżeli chodzi o przekazy podprogowe, to film, który ma mówić o miłości, radości, szczęściu, który ma, powinien przekazać wiedzę tak, aby nie infekować ludzi. Ten film zaczyna się dopiero od 2:06, a film trwa 2:13. Czyli mamy około 7 minut bezcennych słów, radę dla ludzi, która powinna iść od początku tego filmu i powinna tłumaczyć każde wydarzenie, o którym mówią ci panowie. Powinna tłumaczyć, że te tak zwane potężne istoty nie są potężne, bo potrzebują nas do swojego istnienia. Nie umieją sobie poradzić z naszym duchem. Nasz duch transportowany jest po całym wszechświecie. Mało tego. Coraz więcej tych istot przestaje służyć tym albinosom. Coraz więcej przechodzi na stronę światła.
coraz więcej zaczyna zasilać projekt Pokój. Te słowa na końcu filmu o miłości, szacunku, pojednaniu, o tym, aby spojrzeć na świat okiem ducha, jest podstawą, aby zrozumieć wszystkie te wydarzenia, o którym jest mowa w tym filmie. I ktoś, kto patrzy trzecim okiem, czy okiem ducha, na rzeczywistość, nie będzie mówił o Adolfie, Niemcach, o wojnach jako krzywda, tragedia, trauma i tak dalej, tylko jako o wydarzeniu, które było niezbędne dla rozwoju. I tutaj on będzie wiedział, że nie tylko dla rozwoju ludzi, ale wielu, wielu istot, dla rozwoju Planu Boskiego, ale ci, którzy ugrzęźli tylko i wyłącznie w kłamstwie, że są sami na planecie i UFO nie istnieje, dla nich to będzie dalej zły, paskudny, traumatyczny, nazista i tak dalej, i tak dalej. No, ale kiedy nauka przychodzi i dotyka nas bezpośrednio i w momencie, kiedy cały nasz światopogląd nie odpowiada, dlaczego zginęło nasze dziecko, dlaczego mnie to spotkało, wtedy poszerza się wiedzę i życzę wszystkim, aby poszerzyli swoją wiedzę. Niech ten film Above Majestic oglądną z przymrużeniem oka. Myślę, że te moje dopełnienia wyjaśnią wiele rzeczy i zwrócą Wam uwagę na to, co podporowo wsadziło się w ten film. Jest to idealny przykład tego, jak w tak zwanej prawdzie przemyca się podporowe przekazy o słabości, o tym, że jesteśmy taką rasą niewolników, baterii i tak dalej, i tak dalej. Zamienia się złych w dobrych i odwrotnie. No, dobrze, że rzeczywistość weryfikuje wszystko. Dziękuję za ten film i życzę miłego oglądania. Link do filmu Above Majestic będzie pod moim filmem.